way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, z tej mam BPP. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru, Król Polowania. Przysięga Hipokryty. Tak nazywa się ten quest. Thorfinn ma niesmaczną propozycję, jak pozbyć się swoich najbardziej znienawidzonych wrogów. O, czyżby w tej misji w końcu nauczyć się kontrolować gule? Oby. Just the worst. That's the worst. Unnatural. Filthy. Disgusting. Slow down, dwarf. What are you ranting about this time? The last of these new war chiefs. He's a ghoul keeper. And somehow he's controlling the little bastards. Worse, actually, I think he's friends with them. Controlling them? An Uruk commanding a ghoul army? Aye, it's so dirty. What can be done? The ghouls are endless. We can't kill them all. No, but shudder to say it. Hate to even think it. But maybe. Come on, out with it then. Well, it's just that your power. You seem to be able to control everything. Uruks, Karagors, Graugs. Could you control the little scavengers too? No wreszcie! Twój upiorny żar po naładowaniu ciosów naznaczy wszystkie gule w okolicy. Naznaczone gule będą dla ciebie walczyć tak samo jak urukowie. Isn't that a bit hypocritical? If by hypocritical you mean brilliant, then yes, it's very hypocritical. Look, I know it's disgusting, but it's for a good cause. Now, go control those redundant ghouls. Dobra. Pięknie. Let's keep going. Oh, I can see them brushing up against you. I can feel them from here. This was a horrible idea. No nie wiem, mi tam się podoba. Wiem? Trafiłem. Proszę, i królową też dominujemy. Something's not right. Just keep knocking on their doors until they answer, Captain. Let's move! My sword! Okej, za chwilę będziemy mieli kolejne trofeum, czyli właśnie to z tymi gulami. Jeszcze tylko trzy muszę zdominować. Kurde, no nie miałem tak się skończyć. O, 10 guli jednym żarem oznaczonych, fajnie. Teraz znajdź mi graugi. O, tak! Mamy już plującego. Likwidowanie gulis. Gule rzucasz na niego, z którym go zabij, zlikwiduj, aby zająć pliskażone graugi. Nie, ja nie chcę go zabijać, ja chcę go przejąć. Dawać mi go, ale już.
Aha, muszę go zabić, tak? No dobra. Kurde, no tak blisko. Dobra, zsiądź. No i aut. Wszyscy. Kurde, no. Już myślałem, że się uda. Ale okej, okay, no w sumie grałki tak... Mamy już przynętę na grałki, no to wystarczy tylko znaleźć przynętę na, na karagaty i... YOLO, kolejny achievement wpadnie. Impressive. Disgusting, but impressive. I think we're ready to end this hunt. The ghoul keeper hides in an infested cave. Stalk in, steal away his pets, and kill him. Ranią go bestie, proszę. I tylko bestie, co warte nadmienienia. Ale gościu nie ma żadnego przybocznego, więc... Mógłbym w sumie... Chociaż nie, bo żeby zrobić z nich przybocznych, to musiałbym jeszcze zrobić questy dla nich, no to nie mam teraz czasu. Ale jest... Jest ta misja i po tej misji będzie tamta, więc... Zanim zajmiemy się gościem, zajmiemy się legendą oręża, czy może nie, no, nie oręża tym razem, ale po prostu legendą wierzchowca. I teraz co? Przezjemy sobie kulę, czy znowu będzie grałk? Czy może będzie karagat, którego będziemy musieli zdominować? Dobra, na chwilę mam spokój. Krwawa uczta, jego wrogowie... Jego wrogowie obsadzili wysoko położone pozycje. To była idealna okazja na pokazanie im swoich nowych sług. Okej, strzel w przynętę. Przetrwa 3 minuty. No okej. Więcej guli, proszę. Jeden. Drugi. Przejmowanko. Dawaj, w grupkę! Dobra, jeszcze 8 strzał. No jeszcze 2 minuty. Naznaczamy. Wszystkie gule będą mi służyć. Serio, czemu to nie wyszło? Cyk. Strzała? Serio?
Ugh, run! Dawaj, dawaj. Raczej nic mi nie będzie. Jeszcze pół minuty i na spokojnie. Czasu wystarczy. A, nie ta! Kurde, ciągle mi się mylą te opcje. Okej, czyli tylko żarem mogę dominować te gule. No dobra. Udało się. To dupnięcie jest niezłe. No i okej, ostatnia misja jest tutaj. No, myślę, że będzie akurat. Gdyby teraz Grauk się tu pojawił, to byłbym przeszczęśliwy, nie? Bo byłoby mi to mega na rękę. Hop i w górę. I co my tu mamy? Władca bestii. Oto przelał płomień zemsty w swoją bestię, stając się ucieleśnieniem upiornego ognia. Ognisty rumak. Teraz możesz stawać w płomieniach podczas jazdy na karagacie. Nadumiecie sobie więc wrogów z ukrycia podczas jazdy na karagacie, ugryzieniem lub zwinnością karagata. Pan ładowanie naciśnie obiegałkę, by podpalić karagata upiornym ogniem. Każdy przeciwnik, który znajdzie się w pobliżu płonącego wierzchowca, także zajmie się ogniem. Dawaj w górę. Hej, nieźle to ładuje ten pasek. O kurde, to jest gościu jakiś, kurde. To nie jest Karagor, tylko Karagat, cwaniaku. O, potworobójca, no to kiepsko. Along with your ears. Łapy precz! Oczywiście, że jest nieważliwe na ataki z dystansu. Łapy precz od tego mojego zwierza. Jezu, zeskakuj, bo mnie coś trafi zaraz. Ty se jaja robisz? Gościu mi jednym strzałem go zabił? Ale teraz nie uczysz o ostatniej szansie? Teraz spóźniony ten samouczek. Czemu nagle full KP? No kolejny! Ty zaraz mi żalisz, stary, czy jak? Nie bardzo czaję. Ja się muszę pozbyć to szybko. Dziękuję. Mógłbym sobie go przejąć, co prawda, no ale... Po co? Tego natomiast wielką chęcią przejmę.
jeszcze. Słuchaj. Nie, na tego chcę zdobyć mi informację. Out. Dobra, nie o to mi chodziło! No, no wcisnąłem Y! No! Co za... Co za skam! Dobra, pomij mi to, bo nie chcę się tego oglądać. To nie tak to miało wyglądać. Dobra, ale zabiłem przynajmniej typa, który był potworobójcą, więc tyle dobrego dla mnie, że już go tu nie będzie. Tak, 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 tak. Przegnam. O, gryź! Może przecież Karagor nie może egzekucji wykonać. Łoń! Płomienie dodają prędkości! No, dawaj, 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 dawaj! Tyle to widzieli. Oj! Nie o to mi chodziło. Kompletnie nie o to mi chodziło. Gdzie jest ten Karagat? Tu. Jak zginął? Jak on zginął, ja się pytam! Co za szajs! Co, podejście trzecie. Czego nie? Niczego nie będziesz palił. Przemyśl sprawę. Dobra, w grupę, w grupę! No?
Jeszcze dwóch. Przecież płonie dalej, no czemu nie... Nieważne. I nagle oślepli, czy jak? No, nareszcie. Z mocą upiornego ognia nie wygrasz. Dobra, tak, tak, tu jest misja, tu jest misja, lecę sobie tutaj, bo tutaj lubi się grał pokazywać od czasu do czasu. Czy jest też tutaj teraz? No nie, ale mamy przynętę. To chyba przynęta na Grauga jest, co nie? Ano! Tak więc pyk. Tu od razu strzelamy. Tu przejmujemy. I szybko lecimy do guli z powrotem. Wracamy do guli, żeby szybko przejąć sobie kilka z nich. Gdzie jest plujący? Gdzie jest plujący? Jest tu jakiś, to jest też dobre. Dobrze. Do określenia. Jest, jest jakiś. Mam cię. No nie, zabił mi Karagata? Chyba tak. Ale teraz jest mój! Pięknie, spieracz! Kolejne trofeum dla mnie. No to bestii już nie potrzebujemy! Oj, 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 zabiłem przy okazji jeszcze swojego ziomka. Ale to... Wiesz jak to boli, że to nie działa jak właśnie we Świetlistym Władcy, że nie zabijamy swoich typów? Tam gdzieś w ogóle zostawiłem runę. Chyba właśnie w tamtym forcie, po tym jednym ziomku. No, także tyle po panu. Brutalne morderstwo, szansa na dostanie strzał. Ech. No, tutaj to zostawiłem, ale nas to totalnie nie obchodzi. My lecimy w to miejsce i to... Tak, to jest chyba ta jaskinia, w której nas uratował ten Torbi. Mówię chyba, bo nie jestem pewien. Ale chyba tak. No, to będzie to. No to szybkie dojście od razu na właściwą trasę. Co, przy dupasi? Jeden. Drugi. Trzeci i czwarty są moi. Idę, widzę. No i dobra, ostatnia misja w tym DLC-ku. Dobrze przewidziałem, że wystarczą cztery odcinki. Będą. Przemeblowanie. Zabij ostatniego wodza, aby zniweczyć starania władców bestii w Nurl.
Steal away his pets and kill him. Let's go then. W ogóle te góle patrzą, no, okrywają sobie tyłek, jajca. Wątpię. That is more affectionate than I anticipated. Co nie? One były twoje, teraz są moje. My ghouls, my pets, my babies. You cannot take them. You shall not. Ronią go bestie, jak Milusio. Oczywiście. O, sam tutaj schodzi, jak miło. To przejmujemy. Jeszcze więcej. I co? Bawmy się w takim razie. Wow! My babies are better off dead than in your thrall. We will avenge this fortune of our family. So jest! Hurry! He's out here! If you're still alive! Jaki prym on tak z dupy nagle uciekł? Grzmotnął se o ziemię i uciekł. Jak? Lecimy po niego. Tarwin, ty się bawisz teraz w Echo Echo, czy jak? Gule dla mnie. Ten żyje, czy nie? Nie, zabiły go. Trudno. I co? Drugie podejście do typa? Nie? Ziemek jest gdzieś tam. No kolego, przede mną nie uciekniesz. No, not you! Isn't stealing away my lovelies enough for you? Oh, I'll tear you apart for what you've done! Ja ci przypomnę, że to ty zabiłeś te gule, a nie ja! Ja je tylko przejąłem. Nic więcej. Nie zrobiłem. To ty wydałeś dla nich. Nie, to ty im zadałeś śmiertelny cios. O. Tak powinienem powiedzieć. Jak on może być na to odporny? No wytłumaczcie mi to, bo ja tego dalej nie rozumiem. Grogu! Siema! Let's go then. O, druga okazja, żeby... Ej, nie chciałem gula. Chciałem jego. Znowu gul? Czemu jest na nich slow-mo? Co jest? A. Dobra. Przejmijmy te karagaty.
będą tylko przeszkadzały. Złap go! Ale nie gula! Dobra, nieważne. Chciałem go tak fajnie zeżreć. Tak byłby fajny koniec. W szczękach Grauga, no ale niestety karagaty mnie uprzedziły. His threat is over, Tolan. All these foul beastmaster war chiefs have met their end. We accomplished great things together, Captain. We certainly have our moments, Dwarf. You even managed to do all right around those ghouls. You know, Captain, I think I may have been too harsh on the little fiends. Those scampering monsters might not be so terrible after all. Can have their uses, at least. Will you look at that? You can grow a little. Even if it's only emotionally. Ooh, not your best, Talion. Well, I should be on my way. Blue Mountains are waiting. Safe journeys, my friend. Celebrimbor powróci jako świetlisty władca. Okej, czyli najpierw był król polowania, a potem właśnie świetlisty władca. Chyba, że to nie jest data DLC-ka, tylko data tego. Niebezpieczna gra. No, zabicie tych. Gratulacje, udało ci się pokonać wszystkich wodzów władców bestii i powstrzymać ich podboje w Nurn. Pokaż swoje umiejętności łowieckie, polując na kapitanów, znajdując zgubione strony dziennika Torwina i ukuwając wszystkie legendy łowcy. Weź udział w próbie instynktu, aby zdobyć runy i sprawdzić swoje zdolności. No, próba instynktu to akurat coś, co wolałbym sobie odpuścić na nagraniu. Bo żeby run, bo żeby z tego coś fajnego dropiło, to trzeba to czasami powtarzać po kilkanaście razy. A niestety na to nie mam czasu. Na odcinkach oczywiście, bo prywatnie, jakbym chciał, to bym sobie to mógł zrobić już paręnaście razy. Wyssanie wierzchowca, nawet całe skupienie. Ładne. Naprawdę bardzo fajna runa. Nią. No i nie ostrzał. Ale to w sumie niczego nie zmienia. Bo to już będzie koniec, moi drodzy. Delcek ukończony został przeze mnie praktycznie w 100%. Tak samo jak całe Śródziemie Cień Mordoru. Nie mamy już co tutaj robić. Jedyne, co mi teraz zostało, to odpalić Cień Wojny. Ale myślę, że jeszcze odłożę sobie w czasie kolejną część. No, zwłaszcza, że mam parę innych tytułów w zanadrzu. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Tą widmową twarzyczką Celebrimbora, może z profilu. Albo wiecie co, może zostawmy jednego tak jak sobie stoi, niech sobie podziwia. A ja żegnam się z wami i do rychłego zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w. A wam życzę miłego dnia, nocy, czy kiedy oglądacie. Do usłyszenia.